Witamy Państwa. No, dzisiaj wreszcie niektórzy z Państwa się doczekali tego filmu, który no, uważają, że bardzo ważny jest. Ja też uważam, że ten film jest kluczowy. Szkoda, że go nie zrobiłem 6 lat temu, ale niestety wiedza przychodzi z czasem, tak samo ze zrozumieniem. To nie jest tak, że od razu Kraków zbudowano i nie wszystko się wie. Do tego czasu te moje luki wiedzowe to często wykorzystywali demoniści w propagandzie antyniebocentrycznej. Ale pomijając już tamto, bo to była historia, ale już Państwo zadawali to pytanie, jak właśnie wyglądają przypływy i odpływy morza, jak one wyglądają w niebocentryzmie. No i oczywiście powstaje tutaj pytanie, co powoduje ten przypływ i odpływ i z jakiego powodu się wszystko zmienia. Dlaczego to jest takie po prostu zmienne, bo jak przeczytacie pływy morskie w Wikipedii, ja Wam Państwu to zalinkuję. Zresztą zalinkuję wiele innych rzeczy, które będą materiałem dowodowym też do tego filmu. To jest taka, można powiedzieć, praca domowa, indywidualna. Dlaczego to wszystko następuje? To nie jest takie regularne. Jakby się dało, no, w niektórych miejscach, na przykład Zatoka Botnicka, to jest 1 cm. Tak, to są właśnie te pływ i odpływ, to jest różnica poziomu, to jest 1 cm. Na naszym wybrzeżu Bałtyku 14 plus minus. Cieśnina Kattegat, Skagerrak, to są tak zwane cieśniny duńskie. To jest rzędu metra czasami, ale tam już na Morzu Północnym to się już zaczyna ostraja do wstrzymanki. Wielka Brytania, no to już tam 8-12 metrów z tego, co tak kiedyś widziałem. I na przykład to jest też ważna sprawa, właśnie wysokość tego poziomu morza w czasie przypływu i odpływu jest kluczowa, ponieważ do niektórych portów jednostki o odpowiedniej głębokości nie weszłyby w czasie odpływu. Muszą czekać albo tak obliczyć swoją trasę, aby one przypłynęły w czasie przypływu. Tak samo jest z jachtami morskimi. No, niestety jestem żeglarzem. Dla niektórych właśnie to jest źle, że jestem, bo akurat wiem o tym bardzo dobrze. I trzeba obliczyć dokładnie czas, kiedy się w danym torze będzie się płynąć, żeby nie przyrżnąć w mieliznę. No i tak to właśnie wygląda. No i teraz mechanizm zawsze się, no słuchajcie, jeżeli chodzi o oficjalne wyjaśnienie, no to tam księżyc, tam słońce, to tego, trele, mele, dzikie węże, jaja takie różne, tam oni nam się tłumaczą w jakiś sposób, że to księżyc działa, no to jest przypływ, a słońce gdzieś tam jest z drugiej strony, no tego. Tylko jest ciekawostka. Tutaj jest, widać na tej grafice, popatrzmy, tu jest przypływ, czyli tu, gdzie jest przypływ, z tej strony ściany Ziemi, to tak samo jest przypływ z drugiej strony, ale tam, gdzie jest odpływ, o, tutaj, to tak samo po drugiej stronie ściany Ziemi jest tak samo odpływ. A więc widzimy to, a później to się w czasie doby zmienia. No właśnie. O, i to się, to są specjalne tabele, robi się specjalne obserwacje tych pływów, czy one tam gdzieś nie są jakieś takie poza normą, ale przeczytacie sobie w Wikipedii, jak to z tymi pływami jest, powiedzmy co do ich wysokości. Możecie tutaj zasięgnąć informacji. No i teraz musimy dojść do tego kluczowego momentu. Co przyciska oceany? To niektórzy się męczyli z tym. Co dociska oceany? Co jest tym elementem dociskowym? Ale to jest, widzimy, że to jest nierównomierne przepływy i odpływy. A więc to, że coś tam dociska, no to dociska. Bo wiemy, że dociska. Bo mieliśmy już dowód geodezyjny, końcówka XIX wieku, że niestety morze to nie jest poziom. Niektórzy by się dali porąbać na kawałki za to, że woda stanowi poziom, że to jest fizyka wody. Jest jeszcze
fizyka, którą fizycy nie chcą powiedzieć, chociaż częściowo oni o tym mówią i Państwu zalinkuję taki artykuł, jego trochę opowiem tutaj Państwu. Resztę sobie doczytacie, on jest bardzo fajny ten artykuł. Że fizyka wody, że to jest poziom. Akurat okazuje się, że to nie jest żaden poziom. I to udowodniono już w końcówce XIX wieku. A zaraz tutaj zrobimy coś takiego, to zminimalizujemy. Dzisiaj jest bardzo dużo grafik i my sobie tutaj będziemy je powoli wrzucać. O, proszę bardzo. To jest właśnie ten dowód, na mocy którego wiemy, że woda nie jest jakimkolwiek poziomem, a więc ci wszyscy zwolennicy poziomu wody, tak zwana fizyka wody, tutaj próbowano taki argument właśnie, że, no, że to jest poziom, a tu nagle nie ma poziomu, to udowodniono, to jest fakt, a więc woda nie jest jakimkolwiek poziomem. Zatoka Meksykańska niestety jest, należy do oceanów, do Oceanu Atlantyckiego, a wszystkie oceany są i morza są połączone na zasadzie naczyń połączonych i tak one pracują. Tak samo jest z Bałtykiem, on jest połączony z Morzem Północnym, Morze Północne jest połączone z Atlantykiem, Atlantyk jest przez Cieśnę Magellana, czy też wokół Afryki jest połączony z Indyjskim, spokojny jest, no i tak dalej, wszystko znacie to, powiedzmy, z geografii bardzo dobrze, to są naczynia połączone. A więc jak w jednym miejscu się takie coś zrobi, no to nie ma innego wyjścia, na całej Ziemi tak jest, a więc to jest sprawa historyczna, ale jest to fakt, no to teraz trzeba się zastanowić. I to zawsze padało pytanie, znaczy nie zawsze, to ostatnio się tam buldoczyli, co niektórzy. Oni się buldoczyli, no trzeba tutaj udowodnić, co oni chcieli udowodnić, no co odgina oceany. To, nie, nie, te oceany nie są odginane, one są dociskane. O, ta masa wody, która spłynęła z drzew Edenu, ona jest dociskana. No i czym? Wiecie, czym jest ja to powiem, ale za chwilę dojdziemy do całej masy tutaj dowodowej. Zobaczymy grafiki. Jak już widzicie, bo ja tutaj taki film zrobiłem, że tak nie dawałem tego jeden po drugim, tylko Państwu chcę to od razu powiedzieć i pokazać, bo tutaj lepiej akurat widać mi całe spektrum tego, co my dzisiaj będziemy mówić. Co dociska? No to teraz musimy wejść do takiej grafiki. Co dociska? Otóż dociska to... O. Wiecie, co dociska? Co to jest? No, już wszyscy wiemy. Znaczy, niektórzy nie chcą nawet przyjąć do wiadomości, że to jest. Bo dla na przykład tych od religii Układu Słonecznego, to on nie ma prawa istnieć. No i dla nich nie istnieje. W porządku. Dla nich nie istnieje. Tak samo dla tych, którzy uważają, że Ziemia jest jakaś tam, że właśnie ci od tego poziomu wody, dla nich też pałac najwyższego, generator pola magnetycznego nie istnieje. Widzicie, przy tym układzie niepotrzebne żadne jakieś tam wielkie słońce, żaden tam księżyc, który ma jakąś tam fikcyjną masę, to jest latareczka. Słońce też latareczka. Dzisiaj dowiemy się też o tym, o tych latarkach trochę bliżej. Jak latarka pracuje? O, może w ten sposób. Jak latarka pracuje? Dlatego, dlaczego promień się odgina do góry? Pamiętacie, jaka była bitwa o te odgięcie promienia świetlnego? Nawet niektórzy na forach pisali, to, że niebocentrycy to są odginacze światła. Nie, nie. My nie jesteśmy odginaczami światła. Ponieważ zaraz Wam pokażę asy, w jaki sposób było odginane światło i mieliście to za czasów komuny przed oczami. I zaraz ten mechanizm poznamy. Ale na razie my musimy to pole magnetyczne pokazać, jak ono funkcjonuje. I teraz tak, wyłączymy tą grafikę. No i teraz włączamy tą grafikę. To tak funkcjonuje. To jest pole torusa. Pole magnetyczne torusa. Proszę bardzo, widzimy, jak to funkcjonuje? Proszę. Nawet tutaj możemy się uprzeć
jak to funkcjonuje. Z tego artykułu, który Wam zalinkuję, ten artykuł pięknie pokazuje właśnie, że to jest najlepszy model wszechświata. Tyle, że dla tych naukowców wszechświat to jest nieskończony, natomiast w niebocentryzmie, po tych wszystkich badaniach historycznych, to jest raptem od szkła nieba do szkła nieba 12,5 tysiąca kilometrów. To jest kula. O, proszę bardzo, tak to funkcjonuje. Co tu w środku jest? No tak specjalnie nie jest tutaj zaznaczone. Nie jest, ale tu jest Pałac Najwyższego. To jest właśnie centralne miejsce. A jeszcze to jest pole magnetyczne. No i proszę, tak to funkcjonuje. To chciałem Państwu właśnie to pokazać. To jest torus. Tak funkcjonuje torus. Nawet widać, jak tutaj ta energia krąży. Czyli jak ona krąży? Ze środka na zewnątrz, a później wraca z powrotem do środka. I my to zaraz zobaczymy, sobie Państwo przeczytacie w tym artykule, że to właśnie oni tak opisują, że energia z centrum wychodzi. Czyli z generatora pola magnetycznego. Z generator, to jest najważniejsze. No właściwie dla jakichś tam przeciwników pałac nie ma prawa istnieć. Właśnie ten pałac był przez wieki ukrywany i cała fizyka, która się kręci tutaj wokół nas, to się opiera właśnie na tym polu magnetycznym torusa, którego nikt nie bierze pod uwagę. No, niewielu bierze, na przykład ja biorę pod uwagę, natomiast ale naukowcy tego nie biorą, bo oni tam siedzą w kieszeni u tych, którzy im płacą, no i tam koło się zamyka. Ale nie do końca. I dzisiaj też zobaczymy fragment filmu, wam pokażę, ktoś zalinkuje film, że nie wszyscy dają się po prostu wykantować. Nie ci oficjalni, chociaż oni też są oficjalni, są rosyjscy naukowcy. Dojdziemy jeszcze do światła, ale energia, no i dobra, w porządku. Jedzie energia, tak krąży. W porządku, to my to na razie zamkniemy. Jak to jest? Tu się tak dobrze zamkniemy to. Może nam się tutaj zamknie to, bo się da zamknąć. O, jest. Da się zamknąć. I proszę bardzo. I musimy teraz wrócić. O, to sobie tutaj mamy w pamięci. Są inne torusy. Tu jest torus. No, tutaj ten jest akurat lepszy. My go trochę powiększymy. On nam akurat pokazuje centrum. To jest taka mała kulka, ale ta kula jest o wiele większa. O, to jest mała kulka. To jest centrum, to jest pałac właśnie. No nie pomylili się, czy nie, oni się pomylili, co prawda. W sensie nie aż tyle, co do wielkości się pomylili, ponieważ my mamy inne dane, gdzie ta kulka jest o wiele większa. Tutaj akurat żadnej kulki nie ma. No, tutaj. Ale teraz zobaczymy, tu jest taka inna kulka, to nam się też zaraz przyda. Ale my teraz wrócimy trochę do historii. No mamy akurat okazję wrócić do historii. Proszę bardzo. Grafika Farfielda, Warrena. Farfielda. Jak? Farfielda. Farfielda. Warrena, proszę bardzo. Pałac Najwyższego, siedmiowarstwowy, żelazny dowód historyczny. Ale widzimy w tym świetle, jak wyglądają te dowody historyczne, że one po prostu pokazują prawdę, bo naukowcy się z tym zgadzają. Tylko dla nich jest nieskończony wszechświat z tym torusem, ale oni przyznają taką jedną rzecz ciekawą, że to jest najidealniejszy model wszechświata. No co, pomylili się? Nie, oni się tylko po prostu tą nieskończoność się rąbnęli, ale my wiemy, jakie są kształty, jaki jest kształt Ziemi, wymiary i tak dalej. No i teraz to sobie zapamiętamy i proszę bardzo, jeszcze tutaj takie przy okazji pytanie czytelników, też historyczne. Widzicie, na przykład ta hinduska mandala. Co ona tu robi? Ona robi dlatego, ponieważ mnie zapytano, że, i tam gdzieś zalinkowano jeszcze dwa linki, że to opisują, że wszechświat jest, ma formę kwadratu. No to sobie niektórzy tam zwolennicy, no że jak jest kwadrat, no to musi być, no jak to kwadrat jest płaski, no w porządku. Widzieliście tamte dwie piramidki w poprzednim grafice? Proszę bardzo, jak te
Jak te piramidki, to też jest przecież piramida tu. Tu jest piramida, nie? Jak te piramidki, po prostu piramidę zrobisz rzut poziomy, to będziesz miał to kwadrat. Przecież to jest kwadratowa podstawa tych dwóch piramid złączonych podstawami. O, jeszcze możemy wrócić jeszcze raz. O, dlaczego? No, ten Hindus, który to robił, no jak miał wyrazić te piramidki? On tylko piramidkami tutaj po bokach pokazał, nie? Tom zrobił rzut poziomy, no to jest, proszę, w kuli, kwadrat. W środku jest czubek piramidy. No. Nie? Tak, czubek piramidy jest w środku, żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił, nie? No bo tak jak mógł, to zrobił. No to nie zrobił przestrzenie, to chciał, żeby to inni, potomni, malowali na płaszczyznach. I tak jest, stąd ta mandala jest. Właśnie taka. W kole jest kwadrat. Dlaczego? Bo te piramidki zrobiono rzut poziomy dokładnie. No ale nie jest to żaden świat tam tego, bo świat jest tak wygląda. Proszę, to jest te 12,5 tysiące kilometrów. Suma summarum. Pałac jest o połowę mniejszy, on ma w okolicach 6 tysięcy kilometrów. To jest ta zewnętrzna warstwa z 7 warstw. Jest oczywiście ta ostatnia. No ale chyba z tego powodu rysują to tą kulkę taką małą. No, zresztą taka mniejsza kulka to jest też na słowiańskiej mandali. Ta mniejsza kulka, ale cały zestaw jest. Cały zestaw tych 7 warstw jest. To już Państwu pokazywałem. No to teraz tak, przejedziemy. To teraz tak, jak już mamy tak. Teraz mamy jeszcze inny wariant. Tak, co powoduje, to już powiedzieliśmy, jakie są dowody. No to zaraz dojdziemy do tego. Dowody, że to jest pole magnetyczne. No to mamy igłę kompasu, nie? Mamy igłę kompasu. No ale wiecie co, to igłę kompasu można po prostu zniekształcić. Można albo zrobić, albo wyciąć taki numer. Jak się puknie w to pole torusa, można zniekształcić, proszę bardzo. To co nam wyjdzie? Wiecie co to jest? To są martwe wieloryby na plaży. Straciły orientację. Torus został zniekształcony. Powiększy. Już powiększy. O. Proszę bardzo, wieloryby na plaży. Znany numer już od wielu lat. Próbowano tego torusa jakoś puknąć, żeby zdestabilizować. No to wyszło tak, że wieloryby traciły orientację i w czasie odpływu waliły się na plażę. Zresztą one pływają zawsze, wieloryby, delfiny, bo delfiny też się wyrzucały. One pływają według swojego super żyrokompasu, jeżeli bym to tak mógł nazwać. To jest taki GPS magnetyczny. I one pływają tak samo jak delfiny w Japonii, przy wybrzeżach japońskich, po prostu płyną w stronę wybrzeża i później skręcają do jednej ciśniny. One są po drodze właśnie tak kierowane, że one weszły do zatoki i tam się je wybija. Łapie żywcem i to jest miliardowy interes. Ale to jest wykorzystywane, bo od wieków te delfiny idą dokładnie o tej samej porze w tym samym kierunku i w ten sposób łapie się w Japonii i morduje, znaczy zabija się delfiny, a część wyłapuje się żywcem i idą do tych tak zwanych parków wodnych, tak? Czy tych cyrków wodnych, czy jak to się tak nazywa. A więc tak to jest właśnie skutki, jak się w to puknie. Jak się ale przyjdzie czas, kiedy już nikt nie będzie pukał. Dobra, teraz przejdziemy dalej. Mamy igłę magnetyczną. Dobra, już powiedziałem, że igłę magnetyczną można zakłócić. Jak najbardziej. Wiecie czym? Na przykład zanurzony okręt podwodny. Samolot leci nad oceanem i on nie widzi, bo dzisiejsze okręty, takie atomówki, to one schodzą bardzo głęboko, że już ten magnetometr nie wyłapie, ale w czasie wojny U-boty szły pod wodą, one nie były widoczne z samolotu, ale były wyłapywalne przez magnetometr specjalny, to było takie urządzenie skonstruowane przez Amerykanów w czasie wojny, żeby znaleźć zanurzony okręt podwodny, którego nie widać, a on tam jest. I wtedy po prostu robiono, no tam jakieś, atakowano ten okręt, nie? Ale dlaczego? Oni się łapali, bo metalowy okręt
na stosunkowo niewielkiej wysokości, 150-200 metrów leciał ten samolot, one mogły po prostu zlokalizować, że w tym miejscu mniej więcej jest. Dlaczego? Bo im ten właśnie ten magnetometr pokazywał odchyłkę właśnie pola magnetycznego. To dlatego to było wykorzystywane. Dzisiaj atomówki schodzą na 150 metrów i to jest dla nich głębokość marszowa, także no ich nawet to nie wyłapie po prostu, ale to już jest oddzielny temat. W każdym razie chcę podać, że przykład, że można to zakłócić. A więc można też, my sami też możemy zakłócić pole magnetyczne i zaraz powiem Wam, w jaki sposób. Bo teraz tak, musimy, na razie przejdziemy do takiej kwestii, że już mamy powiedzmy to pole magnetyczne, mamy generator i tego, który zasila generator, czyli najwyższy Bóg. Tak, on. To właśnie on jest tutaj. Bez niego tu się nic by nie funkcjonowało. Ptaki by nie latały i tak dalej. I takie tam różne rzeczy się. A później czasami pytacie, zresztą w zeszłym roku chyba to pytaliście, że pokazali filmy na YouTubie, że jakieś takie ptaki były zdezorientowane, spadały z nieba i tak dalej. To jest właśnie coś, jak ktoś puknął w pole magnetyczne. Czymś. No, nieważne jakie to urządzenie jest, ale puknięto. No i ptaki, ich GPS-y zostały, czy te linie pola zostały zakłócone i ptaki zdezorientowane po prostu wylądowały na ziemi, bo nie widziały, gdzie są. One też latają według linii pola magnetycznego. I teraz tak, jak to pole magnetyczne innymi metodami można wyłapać? No to zaraz, ale jeszcze pokażemy jeszcze jeden szczegół. Tutaj jedną grafikę chcę Państwu pokazać, która mówi, że niektórzy przypięli się do igły kompasu, jak to się mówi, żeb do psiego ogona czy do kociego, nie? Do psiego. Do psiego, dobra. To się oni po prostu, że to jest dowód, że to Ziemia jest taka siaka owaka, nie? Że to jest igła kompasu, zawsze będzie pokazywała północ. A co ona pokazuje? Widzicie, co ona pokazuje? O, tutaj chyba na tej grafice będzie bardzo dobrze. One są chyba dwie podobne. To chyba ta, ale mniejsza o to. O, widzicie? Co ona pokazuje? Że późno pokazuje. Co ona pokazuje? Ona nie pokazuje gwiazdy polarnej. I wszystkim się tak wydaje, że to gwiazda polarna. Nie, nie. Tam się zakrzywiają pola. Tam się pole torusa zakrzywia. Ono się zakrzywia i po prostu wszystko wraca do pałacu. Wychodzi z pałacu, zakrzywia się i wychodzi z powrotem do pałacu, wraca. Czyli tak jak naukowcy w tym artykule. Widzicie? Gdzie by nie było, proszę bardzo, to jest ten tak zwany słynny, święty graal. Kielich, no co? Nie kielich? Proszę, jedna stopka, druga stopka. Obrócisz, jak chcesz, żeby tak czy tak. Ale proszę. Co pokazali? No, pokazali. Pałac, czyli centrum. I tak dlatego igła magnetyczna zawsze będzie pokazywać tak zwaną północ. To nie jest północ, to jest pokazanie centrum, nie żadna gwiazda polarna. Że to jest kierunek północ, nie? Ona nie pokazuje gwiazdy polarnej, tylko pokazuje północ. Czyli linii, ona pokazuje kierunek poruszania się linii pola magnetycznego torusa. Ale jeszcze mamy inny, o wiele bardzo prosty sposób. Dlatego przeciwnicy niebocentryzmu bili się o to, wiecie ile oni się bili? Oni się potrafili bić 2,5 roku o to. Pamiętacie tak zwane odgięcie promienia świetlnego? To wmawiali ludziom gorące powietrze, sprzęt optyczny ma wadę, kamery lepsze, gorsze i takie różne pierdoły tam popychali, żeby po prostu w jakiś sposób ludzi skołować, bo ludzie nie mieli właśnie poznać tej siły i nie mieli prawa poznać pałacu. A zresztą powiem Państwu, że dlaczego ze mną też wojowano, ponieważ nie wszystko wiedzieli, że nie, demony wiedziały, że nie wszystko od razu powiem, ale będę powoli szedł jak ruski walec. I tak samo jest ten film. Ten film powinien być 6 lat temu, ale niestety nie było takiej wiedzy wtedy. Była inna, się powoli dochodziło. Szczegół po szczególe. Otóż demony się poruszają w czasie. Oni wiedzą, do czego ja dojdę. Z wiedzą. Oni będą wiedzieli doskonale. I oni swoich agentów to ustawiali do wiatru ostro.
W każdym razie trwało to 2,5 roku. Widzicie, co to jest to odgięcie promienia świetlnego? 6 lat temu nawet Rolf Kepler o tym nie wiedział, że to odgięcie jest spowodowane polem magnetycznym i samą konstrukcją światła, jak istnieniem tego torusa. On uważał, że to jest jakaś siła. Jakaś. No, on jej nie umiał sprecyzować. To jest siła, która odgina promień. Cały wist polega na tym, że cząsteczka światła jest jakby torem, a czy nie jest torem, pole magnetyczne torusa jest torem, do którego się, która jest prowadzona przez pole magnetyczne. Cząsteczka światła przypina się do pola magnetycznego i jest prowadzona przez to pole magnetyczne, idąc z centrum na zewnątrz, czyli oświetla wnętrze Ziemi i wraca do pałacu. No i teraz mamy funkcję latareczki, nie? No i to teraz księżyc to samo i tak dalej, to są wszystko latareczki. I teraz zobaczymy na takim, wiecie co, komedyjnym przykładzie. To mi powiedział jeden znajomy, dla którego w ogóle to odgięcie promienia to nie było w ogóle najmniejszym problemem. W ogóle, jak do mnie zadzwonił, to mówi, co? Jakieś tam odgięcie promienia, to sobie zobacz na kineskop. Stary kineskop. Ja mam tutaj grafiki starych kineskopów. Proszę bardzo. To jest grafika taka, o. Proszę bardzo. Tutaj się wytwarza pole magnetyczne, się odginia promień. Powiększy. O. No tak. Proszę bardzo. To jest taki schemat ideowy. Cewki odchylające, żeby się od kogoś przypadkiem nie pomylił. I w polu magnetycznym, tak samo jak latareczka świeci powyżej szkła nieba, no to jej promienie są odginane, po prostu są prowadzone przez torusa. To co może świecić, w jakim kierunku chce, ale torus już tak ją wyprowadzi na, jak to się mówi, czystą wodę. Proszę bardzo, tu mamy kineskop. Komunistyczny jeszcze, ale starej, ale jary. Tu jest inna grafika. O, proszę bardzo. To, żeby się ktoś nie pomylił, jest specjalnie odgięcie promienia. Proszę bardzo. To właśnie znajomy mi to strzelił, a to jeszcze, tu gdzieś miałem kineskop taki, ale dobra, że go chyba nie kopiowałem. Dobrze, no i to teraz jest jeszcze tutaj taką grafikę, żeby Państwo mogli to jakoś zrozumieć, sobie wyobrazić. Proszę bardzo. I jeszcze tutaj jeszcze jedną myśl. O, jeszcze tutaj mam trochę myśli. Proszę bardzo. Co robią te tory? Proszę bardzo. To jest pole magnetyczne. Powiedzmy, to jest takie obrazowe po prostu, żeby Państwo to zrozumieli. Tory są elementarne. To jest pole torusa, a to jest pociąg, to jest cząstka światła. To nie jeździ w tej, jak klasyczny pociąg. To jest bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. Jak skomplikowane, to jedna grafika tutaj pokazuje. Ale proszę zwrócić uwagę. Właśnie to jest cząstka światła, ten pociąg. A to jest pole torusa, pole magnetyczne i to jedzie. I teraz tak, skąd by to wiemy? Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Wrócę do tego filmu. Tamtego sprzed lat wielu. Ale na razie musimy mieć co? Czyli tak. Skąd my? Tu już mamy to zamknięte sprawę. Dobrze, tu tak patrzę. Tu już spuknęli. Dobra, zobaczyli. O! Jeszcze tą grafikę. Widzimy? O, proszę bardzo, jak to jest skomplikowane. To nie jest jeszcze tylko taka, że to w powietrzu jest, że nam się wydaje, że tam jest powietrze. I to jest raz, że pole magnetyczne. Mamy jeszcze energię orgonu, tu też krąży i jest eter, którego oficjalnie nie ma. Einsteinowi był potrzebny, potrzebne jemu było zlikwidowanie, wykluczenie eteru do teorii względności. To taka ciekawostka. No, a więc eter istnieje, a więc to jest bardziej skomplikowane niż powiedzmy samo pole magnetyczne. A więc tutaj działają różne energie, z której na przykład korzystamy. Organity nam koncentrują energię na przykład w samochodzie. Dzięki temu rura wydechowa wygląda jak rura wydechowa z fabryki albo z tego. A samochód może być nawet 20-letni, nie ma znaczenia. Wyczyści, że będzie klasyczna blaszka. No oczywiście zwiększa się moc i zmniejsza się paliwo. No ale to już są szczegóły, powiedzmy. To na przykład organ działa, nie? To wszystko, patrzcie, te energie, widzicie, jak ładne są tutaj te zagięcia? Jak to pięknie funkcjonuje?
Mniej więcej tak jak tamten grafika. Proszę, to nie ja robiłem te grafiki, to po prostu robili tutaj naukowcy. To jest wszystko z artykułu wzięte. Z grafik o torusie, czyli ta wiedza jest. Nie to, że jej nie ma. Ona jest, proszę bardzo, jakie wszystko pozaginane. Wzorcówka, bym powiedział. No ale teraz tak, my musimy się dowiedzieć z tym odgięciem promienia, to już mniej więcej energię już krążą, wiemy. Energia, ten światło, tak, ale skąd my wiemy, że światło jest właśnie to i pole. Otóż ja kiedyś zrobiłem taki film, zobaczę tutaj, spróbuję to zminimalizować, co mnie tu wyjdzie. A wyszło nam? A je, nie, dobrze, nie, jest. Co mam tutaj? Jest, to jest ten film. To jest, ja tutaj trochę inaczej to wezmę, o. To jest ten film, tylko tu spróbuję. Tu wam Państwu pokażę, to jest tytuł, Prędkość Światła w Kosmosie. Tutaj tego, ten film ma jedną właśnie taką kluczową zaletę w tej wiedzy, którą w tej chwili mamy. To przyleciało jakby mimochodem. Nawet tutaj się specjalnie nie czochrali. Po prostu przeciwnicy. Po prostu oni w jakiś sposób to puścili, ten film tam. Może w komentarzach są, tam może się no coś im tam nie pasowało. Co jest najważniejsze w tym filmie? To jest wykazane eksperymentalnie na podstawie wysiłków radzieckich uczonych. W roku 1982 oni to wykryli. I starali się, w 1989 upubliczniono, ale rosyjska, radziecka wtedy jeszcze, Akademia Nauk blokowała te wyniki. Chodzi o to, że światło nie jest falą elektromagnetyczną. Oni to udowodnili, że ona to jest jednostka, to jest cząsteczka, która ma własny ładunek i tak dalej tam opisali. W tym filmie to jest wszystko pokazane, to jest dowodowe. To nie jest to, że tam ja sobie wymyśliłem, że akurat pociąg jeździ po torach, nie? No książę, no właśnie tak samo pole magnetyczne to odgina, tak samo jak w kineskopie. Mamy torusa wszędzie. Czy mamy tu, w zamkniętym pomieszczeniu, otwartym, zamkniętym, na słońcu, bez słońca, w nocy. Wszędzie jest torus. Wszędzie jest to pole magnetyczne. A więc tak samo ta cząsteczka, ona się jakby jest prowadzona przez pole magnetyczne, bo energia wychodzi z pałacu. Latareczka świeci, oświetla Ziemię i wraca do pałacu z powrotem. Powiedziałem to chyba 5 czy 6 lat temu. Właśnie ten ruch obiegowy światła. O, w ten sposób. I to Kepler też o tym widział, że ta cząsteczka światła jakoś tak biegnie. Ale teraz już wiemy, bo mamy pole magnetyczne torusa, to teraz wiemy, dlaczego ona biegnie. Czyli ona się łapie torów i jedzie z koksem. Tak działa cząsteczka światła, ale latareczki nie mogą świecić. Co za problem? Nie sobie świeci. Kiedy zostaną wygaszone, a włączy się generator, bo on ma też właściwości świetlne, zmieni się w ogóle krzywa światła, w ogóle nie będzie krzywej światła. O, zacznijmy tak dalej. O. Albo to będzie jakoś inaczej zrobione. W każdym razie po drugiej stronie będziemy widzieć kontynenty. O, to dlatego będziemy widzieć kontynent, bo się zmieni krzywa światła. Latareczki już nie będzie, ale będzie pałac. Ten, którego chciano ukryć przez wieki, żeby ludzie o tym się nie dowiedzieli, że coś takiego jest. I to właśnie jest, to odpowiada za życie tu w środku Ziemi. To właśnie pałac najwyższego. Nie sam pałac, tylko to jest jako generator torusa, pola magnetycznego. Dlatego to się wszystko trzyma. I tak samo możemy wytłumaczyć tak zwaną grawitację. To jest to samo. Pytaliście się też o taką jedną rzecz. A ja ten film zalinkuję. Dobra, to zostawiamy. Zminimalizuję. A, to muszę... Tak. Nie. To zminimalizuję, dobra. To jest raz. I tu mamy co? To mamy to. O, pływa morskie. To jest właśnie to i to tutaj nam odpowiada. To jest jeden film. No i wiadomo, co tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć Państwu, co mi przychodzi do głowy. Aha, jeszcze ten właśnie torus, o którym mówiłem, że on to funkcjonuje niezależnie od tego, czy jest mróz,
Aha, i czym to odczytujemy oprócz igły magnetycznej? Aparatem fotograficznym. Na zoomie. No to te 2,5 roku mówię. To się bili o tym odgięcie promienia. On się nie odgina tak po prostu, jak się każdy sobie wyobraża. Żeście widzieli, jak on się odgina. To jest skomplikowana sprawa, ale on się odgina. O, już mniej więcej ja już starałem się Państwu przybliżyć kiedyś. Tak zwane, z czego się przeciwnicy śmiali, to jest ta tak zwana tuba starego gramofonu. Taki film zrobiłem kiedyś, nie? Jak wygląda przestrzenie. Tak sobie to wtedy chciałem Państwu pokazać. I to taki film puszczony. Ja go z Państwu jeszcze raz zalinkuję. Zobaczcie. To nie jest taka prosta sprawa. Widzieliście tu po tych grafikach. Jak widzę, naukowcy są zorientowani. Przynajmniej niektórzy. Dobra. Co tu mamy dalej? Nic też nam znikło. Nie, gdzieś to masz. Gdzieś to się tego... Ugięcie oce. Folder. Dobra. I to teraz tak. No to co mamy jeszcze tutaj z tematu? Tak. Aha. Jeszcze mamy tutaj taką jedną rzecz. Bo jeszcze padł ten argument i to trzeba też po prostu, że takiemu jak on się nazywał, inżynier Martin, że mu w nocy ciepłe powietrze odgięło promień świetlny. O, w ten sposób, że mu odgięło, dlatego mu się tam w nocy odgina. No tak, tylko jednej rzeczy nie powiedzieli. Że on musiał oświetlić łatę na kilometrze, oświetlić po prostu nie z kilometra oświetla, tylko po prostu poszedł pod łatę i musiał latarkę, sztuczne światło użyć i dopiero można było z kilometra przez zoom lunety niwelatora odczytać wyniki. I nie było słońca, był środek nocy. Nie było żadnego tutaj tego, a więc dlaczego? Nie było słońca. A więc już nie wytłumaczy, że coś tam ciepłego było w powietrzu, bo same ciepło, zaraz powiem o tym ciepłym powietrzu. I właśnie takie coś, to odgięcie promienia funkcjonuje nawet w zimnym powietrzu, w lodowym. Wiecie, i to jest najciekawsze, że oni to potrafili powiedzieć 2 lata po tym, jak ja zrobiłem w 2013 roku. To było trochę komedyjne, jak oni gadali o tym ciepłym powietrzu. Jarali się, powiedzmy, walili sobie w żyłę, pili kompot i takie pierdoły tam na necie wyrabiali. Ale to jest nieistotna sprawa. Ja w grudniu 2013 zrobiłem film nad częściowo zamarzniętym jeziorze Turawa. Pojechałem specjalnie, bez mróz tego, no to robimy eksperyment. No i film się pojawił. Nie wiem, czy ja złapię tu, chyba to złapię. Bo jestem na górze. Turawa Lake, tak? Skype. Tak. O. Ja to wrzuciłem na... to jest częściowo zamarznięte, tutaj gdzieś dotąd, bo to żółtki pływają, a więc tutaj do tego. No, trzeba też Państwu zalinkuję. Ja to wrzuciłem na kanał Karola. Nie wiem, dlaczego nie wrzuciłem tego, bo mogłem to jakoś tak wyjaśnić, coś tamtego, mogłem się to zrobić, ale jakoś tego nie zrobiłem. Dopiero niedawno tak mi się przypomniało, przecież ja tam miałem to właśnie nad tym, a więc po prostu cała idea... tak zwanego ciepłego powietrza, że niby się, o, proszę bardzo, tak samo. Ja Państwu, tak samo jest tutaj, jest część po prostu gdzieś dotąd. Mogę to cofnąć. O, mogę to pokazać. O, to jest częściowo tutaj gdzieś dotąd mniej więcej. Jest zamrożone, to jest po prostu temperatura minusowa. Pamiętam, grudnia to było 2013. Jak 2 lata później, tam 3 lata później, nie, 2 lata później tam robili swoje brednie z tą ciepłym powietrzem, no to można było, kurde, słuchajcie, ubaw był jak się da. No ale ja w ogóle wtedy tak jakbyś to o tym zapomniałem, bo widziałem, że tam kłamią po prostu, mitomani jedni. po prostu to, że oni tam powiedzmy, no to wiecie, coś się tam ktoś tam kłamie, to wiadomo, że po prostu co. Przeciwnik, no co, hybryda z demonem, to jaki problem, co ma innego powiedzieć? Co jaki film może by inny zrobić? No ale dobra, mniejsza o to, co jeszcze mamy, czyli mamy tutaj taki prosty właśnie dowód. Niwelator, aparat fotograficzny i łapiemy, właśnie to jest ta siła magnetyczna, bardziej jeszcze skomplikowana, która właśnie odgina ten promień świetny, wszystko zalinkuje, ten artykuł, który Państwu, o którym mówiłem też. Teraz, co tu jeszcze mamy? Co zmieniamy? Aha, co tu jeszcze tutaj wchodzi? Teraz co my możemy zrobić? Dlaczego my tak właśnie
Skąd to też wiemy, że nie chodzi o ciepłe powietrze. Proszę bardzo. Kurczę, co to jest? A się coś tu włączyło? Dobra. Tak, widzicie co? Prosta sprawa. Ognisko. Znamy ognisko? No, znamy ognisko. Patrzyliśmy powyżej płomienia, jak wygląda tło. Ono się takie załamuje, tak? Znaczy to się nie załamuje, tylko tak faluje. Dlaczego? Coś my ogniskiem zrobili? Myśmy zakłócili pole magnetyczne i światło i dlatego nie mogliśmy zobaczyć to, co jest za ogniskiem. Ostro, tylko wszystko było falowane. To jest właśnie to, a więc żadne powietrze, bo to nie jest tylko powietrze, jakby każdy... Jeszcze jest pole magnetyczne, mamy orgon i mamy eter. A więc to nie jest taka prosta sprawa, ale przykład ogniska pokazuje, w jaki sposób można punktowo zlikwidować, raczej zakłócić pole magnetyczne, że nie będziemy dokładnie widzieć. Tak samo te takie zjawiska jak fatomorgany, to jest też zakłócenie. To jest też zakłócenie. To jest też zakłócenie pola magnetycznego. Przez to właśnie taką konstrukcję światła, ono właśnie powoduje, że będziemy mieli zakłócenia takie już rzeczy. Statki na górze, na dole, takie pierdołe, słuchajcie. No, a później tam się nie ma co jarać. No to wszystko opiera się o pole magnetyczne i konstrukcję cząsteczki światła. Także ja Państwu tutaj wszystko zalinkuję. Zaraz zobaczę, co jeszcze mi tutaj zostało do powiedzenia. Skasuję to. Dobrze. To już mamy. To mieliśmy. Tamto mieliśmy. Aha! I jeszcze, no widzicie, to jeszcze bym zapomniał. No to słuchajcie, dlaczego to jest takie nierównomierne te przepływy od połowy, że tamto tego, tego to tak wygląda. Słuchajcie, bo pałac funkcjonuje jak nasze serce. No pewnie dla niektórych to zdziwi, chociaż nie jest to już nowina. My jesteśmy, mamy w serce, to jest nasz mikropałac, on tak funkcjonuje. I dlatego, zaraz wam pokażę. Proszę, jakby się przyjrzeli, to cwaniacy zrobili ci naukowcy. A, zaraz to coś zobaczę. Gdzie to jest? Ten w ruchu. Ten w ruchu, co był? Gdzieś wyżej, zniknął. Wyżej, wyżej, wyżej. Nie ma go. Nie masz tu. Gdzie? Aha, tu. Pamiętamy? Proszę bardzo. On tak regularnie nie pracuje. Tylko bym raczej widział, że bardzo nieregularnie. Proszę się przyjrzeć. To jest tak samo jak nasze serce. To jest taki rodzaj pompy ssącotłoczącej. Pałac to samo z tym torusem. Dokładnie to samo. Tak to wygląda. I dlatego proszę, naukowcy zorientowani. Jak zwykle, wszyscy. No ale widzicie, tak miałem właśnie to zrobić dla Państwa ten film. I nosiłem się, nosiłem i wynosiłem. Dobra, to tyle. Chyba już wszystko zamykam. Jeszcze tylko raz popatrzę na grafiki. I tu nawet są tacy asy, którzy nawet fajnie tego torusa rysują u nas, bo my też tworzymy pole magnetyczne, żeby się ktoś przypadkiem nie pomylił. Ten, tak? Mhm. Dobra. O, jest. Proszę bardzo. Proszę, serce. My też robimy torusa sercem. W artykule też będziecie to mieli. O, a tutaj jeszcze tylko powiększę. O, widzicie? Jest serce tu w środku. Proszę bardzo. My też robimy torusa. Ale nasz ojciec najwyższy, ten, który mieszka w diamentowym pałacu, robi torusa, ale już takiego na całe wnętrze Ziemi. Takiego uniwersal. Ale to jest wszystko, funkcjonuje na tych samych zasadach. No i to tyle. Chyba wszystko. Wszystko? Wszystko. Dobra, dziękuję. Na razie.